dietą Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. No to co? No to Tomasz Olbratowski w takim razie. Pan prezydent nasz Duda powiedział w wywiadzie, że nie wie, czy Ukraina odzyska Krym, bo jest szczególnie pod względem historycznym, bo przecież więcej czasu należał do Rosji. Jeśli zdefiniować myśl jako wytwór pracy umysłu, bo dlaczego nie, to umysł pana prezydenta w tym momencie się nie napracował, nie spocił. Później prezydent Duda wycofał się, twierdząc, że myśl mu wybiegła do różnych dyskusji. No gdyby ktoś był tak złośliwy jak mój syn, to by powiedział, że wybiegła ze złego miejsca. Ja nie jestem, więc tak nie powiem. Nie zmuszajcie mnie. W każdym razie myśl panu prezydentowi wybiegła, trzasnęła czaszką, jeżeli nie było. Myśl mogła wybiec, bo... Pan prezydent na przykład nie mógł się z tą myślą pogodzić. Kłócił się i się z nią bił. To wybiegła. I pan prezydent nie poszedł za swoją myślą, nie złapał jej w porę, no i miał myśl z głowy. W tłumaczeniu się pana prezydenta jest pozytywna wiadomość. W jego głowie była myśl. Być może jest jeszcze nie jedna. Byle żadna z nich nie wybiegła. Ach, myśl, ta zdobycz pamięci. Bez sensu jest. No dobrze. Ale... Ale jak się nią już ma, to bardzo trzeba uważać, żeby nie wybiegła. Bo jak wybiegnie, to później, kurde, nie wiadomo, co się z nią dzieje. Oczywiście, może przeprowadzać harcerzy przez ulicę i robić inne pożyteczne rzeczy, nie wiem, dmuchać materac, nie wiem. Ale też myśl, która wybiegła, może robić złe rzeczy. Choć wypuścić powietrze z materaca na przykład. Na myśl trzeba uważać, bo jak mówi nowe staropolskie przysłowie, myśl wybiega bobrem, a wraca jeleniem. Madziu, gdzie tak pędziłaś? Pędziłam, ponieważ włączył mi się dźwięk w laptopie i nie chciałam przerywać felietonu. No, takie... Z takimi ludźmi muszę pracować.